Cześć, z tej strony Kacper. Dziś mam dla Was rozpakowanie opaski Overmax Touch Go 2.1. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobra, przejdźmy do samego opakowania. Jest ono wykonane w całości z tworzywa sztucznego i jedynie na przodzie jest tutaj takie okienko przeźroczyste, dzięki któremu możemy zobaczyć, jak wygląda sama opaska. Pod nim mamy nazwę urządzenia, czyli Overmax Touch Go 2.1. Na bokach mamy podstawowe symbole oraz wszystkie wersje kolorystyczne tego urządzenia. A na tyle mamy podstawowe informacje na temat funkcjonalności tej opaski. I jest to przede wszystkim powiadomienia o rozmowie, powiadomienia o SMS, krokomierz, monitor snu, zdalne sterowanie kamerą, wyświetlanie czasu i daty oraz możliwość szukania telefonu. I żeby móc korzystać z tej opaski, musimy pobrać aplikację ze sklepu Google Play. Dobra, może otwórzmy sobie od razu tą opaskę. No przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, co zaoferuje nam ta opaska, ponieważ no, ona kosztuje około 150 zł, więc to nie jest aż tak dużo, a jednak to, co tutaj producent wypisuje, no to dość obiecująco wygląda. No i po otworzeniu tego opakowania wypadła mi od razu tutaj karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Odłożymy sobie ją. Mamy tutaj dwa kolorowe paski, pomarańczowy oraz zielony, które możemy po prostu wymienić zamiast standardowego czarnego, który mamy tutaj również w zestawie. Dobra, przejdźmy do samej opaski i prawdę mówiąc, całość przypomina mi bardzo Smart Banda od Sony, którego testowałem jakiś czas temu na kanale. I prawdę mówiąc, ta opaska wydaje się być nieco trwalsza od tego, co mamy u Sonego, ponieważ jest to taki bardziej twardy materiał, który myślę, że bardzo dobrze sprawdzi się przy normalnym użytkowaniu. Sprawdzimy to oczywiście. Na dole możemy sobie wyczepić oczywiście tą opaskę i tutaj ukazuje nam się coś świetnego moim zdaniem, czyli po prostu złącze do ładowania tej opaski. Nie musimy tutaj nic podłączyć, żadnego kabelka, wszystko jest tutaj wbudowane, więc wystarczy, że podłączymy nawet pod komputer, pod cokolwiek i od razu opaska nam się będzie ładowała, więc tutaj naprawdę spory bajer, że tak powiem, bo no jednak nie musimy zawsze mieć przy sobie jakiegoś kabla, żeby naładować naszą opaskę. Zdejmę sobie może od razu najpierw tą folię, a na niej mamy kilka jakichś informacji, które mówią, jak po prostu używać tej opaski. Czyli wystarczy, że 3 razy dotkniemy ekran i wtedy nam się on podświetli, a potem możemy przesuwać w prawo lub w lewo, żeby przechodzić pomiędzy kolejnymi akcjami właśnie na tej opasce. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj 3 wersje kolorystyczne. Najbardziej mi się podoba ta czarna, bo myślę, że najbardziej pasuje do tej obudowy. Aczkolwiek myślę, że chętnie sprawdzę też inne kolory, jak będą po prostu wyglądały na mojej ręce. Dobra, jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie tej opaski, piszcie śmiało w komentarzach. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!